Coś popsuło mi się w silniku i sam musiałem zabrać do tej trudnej naprawy. Proszę cię, narysuj mi baranka. Można powiedzieć, że to jest spektakl taneczny, ale pierwszy raz mamy tutaj dialogi aktorów, którzy mówią na scenie. Muzyczka też na żywo się pojawia, pianino. To jest adaptacja scenariusza znanej powieści Wszystkim Małe Książę. Pewne postacie tutaj reprezentowane są przez grupy taneczne. I mamy taki schemacik, trochę tańca, trochę dialogów, trochę tańca, trochę dialogów. Opowiadamy historię tak, żeby jednak cała historia była jasna dla widza, skąd się wziął, co robi tutaj Mały Książę, z jakich planet, jakie postacie spotkał. Gramy tutaj główne postacie, to Kuba Wiszniewski, obecnie gra w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Jonasz to debiut jego, Mały Książę, nie chwaląc się mój syn. I tak to wygląda. Dzisiaj prezentują się wszystkie nasze grupy taneczne w spektaklu pod tytułem Mały Książę. Jest bardzo duży przekrój i wiekowy, i stylowy, także każdy znajdzie coś dla siebie i zobaczymy naprawdę wszystko od baletu po hip-hop. Jest to zwieńczenie jakby całego roku pracy tych ludzi na zajęciach, choreografię. Ludzie, którzy chodzili przez cały rok albo dołączyli nawet miesiąc temu i chcą się pokazać, to czego się nauczyli, to występują. Przygotowania stricte do samego spektaklu trwały 2 miesiące, natomiast nasi kursanci bardzo różnie. Są kursanci, którzy ćwiczą u nas 5 lat już i faktycznie i przewinęli się przez wszystkie style prawie. Naprawdę są takie osoby. A są osoby, które zaczęły 3 miesiące temu i też jeszcze wskoczyły do spektaklu.